Szczęść Boże, witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu. Zapraszam do wysłuchania Bożego Słowa. Mamy dzisiaj wtorek, 16 marca 2021 roku. To jest wtorek czwartego tygodnia Wielkiego Postu. Zapraszam serdecznie. Z księgi proroka Ezechiela. Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim. Miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Sięgała aż do kolan. I znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść. Sięgała aż do bioder. I znów odmierzył 1000 łokci. Był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Potem rzekł do mnie: czy widziałeś to, synu człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie: woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. To rzeczywiście zadziwiające, jak to w naszym życiu bywa, w naszym organizmie bywa, że czasami wystarczy wyjść na krótki spacer, zaczerpnąć świeżego powietrza, cokolwiek znaczy to świeże powietrze oczywiście, ale wyjść z domu i już człowiek czuje się lepiej. Czasami jak mam jakiś, nie wiem, ból głowy, coś nam się dzieje, jakoś czujemy się osłabieni, wystarczy się przejść. 15, 20, 30 minut spaceru i człowiek wraca zupełnie inny, jakiś taki odświeżony. To chyba wszyscy wiemy, to nam chyba też każdy lekarz zaleci. W czasie, kiedy jesteśmy w jakimś teraz sposób bardziej pozamykani w naszych domach, czy częściej siedzimy w domu, wszyscy alarmują, biją na alarm, że powinniśmy częściej wychodzić na zewnątrz, żeby witamina D bardziej się wytwarzała w naszym ciele, tak, żebyśmy byli bardziej jakoś tak radośni wobec naszego życia. Bo inaczej, kiedy będziemy ciągle w czterech ścianach zamknięci siedzieć, częściej i bardziej, no to grozi to jakimiś tam większymi stanami, nawet może i depresyjnymi. I to chyba też prawda ogólnie znana. Wystarczy wyjść na zewnątrz, zaczerpnąć świeżego powietrza, wystarczy czasami napić się świeżej, dobrej wody i zupełnie wystarczy, żeby nasz organizm zupełnie inaczej startował. Tak przy okazji polecam Wam bardzo fajną sprawę. Wiem, że jedną z miliona, którą słyszycie. Codziennie rano, od ponad dwóch lat, piję sobie letnią wodę z cytryną, słuchajcie. Niesamowite doświadczenie. Podobno bardzo uodparnia. Od 2 lat ponad nie byłem w ogóle chory. To jest w ogóle jakoś niesamowite. Ale to tak na marginesie. Odnośnie świeżego powietrza, słuchajcie, stoję sobie tak zupełnie dzisiaj swobodnie znowu na tym moim kochanym balkoniku przy moim pokoju tutaj. To też jest jakieś wybawienie. Już troszeczkę czekam na cieplejsze czasy, bo na razie siedzieć tu to może jeszcze nie bardzo. Jest nawet dzisiaj troszeczkę zimno, ale wystarczy tu wyjść, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, nie? Jasne. Jak najbardziej na spacer też się wybieram. Natomiast to już jest to. Już człowiek tu jest, już oddycha jakimś zupełnie innym powietrzem. O tym mniej więcej jest dzisiejsze pierwsze czytanie w liturgii słowa z księgi proroka
Ezechiela. Jest tam o wodzie, która wypływa ze świątyni. Raz ważne, że symbolicznie ona właśnie wypływa spod progu świątyni, spod ołtarza, czyli niejako można powiedzieć, jest to symbol takiej wody świętej, a bardziej łaski Bożej, która płynie dalej. No i dwa, ta woda, jak słyszeliśmy przed chwilą w czytaniu, czyni wielkie dobre rzeczy, wpływa szczególnie na tereny suche, na tereny gdzieś tam słone. I wszystko ożywia, powoduje, że ryby pływają, tak, że drzewa przy brzegu rosną, wydają owoce właściwie niekończące się. No, woda słodka wpływa do jakiejś wody słonej, wszystko orzeźwia, uzdrawia, jest jakaś taka obfitość, nie? Szczególnie tam, gdzie jest sucho, gdzie są jakieś stepy. Tak to dzisiaj słyszymy, tak nam to prorok Ezechiel w swojej wizji przedstawia. I rzeczywiście chcemy bardzo mocno mówić o takim doświadczeniu, prawda, że gdzieś tam ta woda święta, nie chodzi mi wcale o wodę święconą, którą mamy w domach, ale ta woda, która wypływa spod ołtarza, czyli ta łaska Boża, płynąc dalej, wpływając w jakieś suche tereny, orzeźwia. Jakoś nadaje takie nowe życie, coś nowego, coś zupełnie, zupełnie innego. Oczywiście myślę, że to czytanie jest nam na każdy czas potrzebne. Moi drodzy, i o ile, tak jak przed chwilą mówiłem, świeże powietrze, świeża woda orzeźwiają nasz organizm i wszyscy tego potrzebujemy, o tyle dla naszego ducha, dla naszej wiary, my też potrzebujemy takiej żywej wody, takiej łaski Bożej, nieustannie odnawiającej. Wydaje się, że w naszym przeżywaniu naszej wiary, w przeżywaniu modlitwy, spotkania z Bogiem, no przede wszystkim w przeżywaniu naszej duszy, też ciągle potrzebujemy takiego wyjścia na zewnątrz, nie? Takiego zaczerpnięcia świeżego powietrza. Najgorszy to chyba jest jakiś taki marazm i stagnacja, kiedy się absolutnie nic nie chce. Co mam na myśli? No na przykład, moi drodzy, oprócz tego, że staramy się przecież być na Eucharystii, staramy się gdzieś tam regularnie, codziennie modlić, potrzeba takich momentów, które są czymś innym w naszym życiu duchowym. Nie chodzi mi wcale o żadne fajerwerki, chodzi bardziej o takie doświadczenie, że coś idzie dalej do przodu, że pozwalam, żeby jakaś świeża woda mnie zalała, że tak powiem, nie? Wypełniła jakieś wszystkie takie osolone, wysuszone tereny w mojej duszy. Jeszcze raz zapytam, co mam na myśli? No na przykład, słuchajcie, rekolekcje. Jasne, czasy mamy, jakie mamy, ale kochani, czy ktoś z was, czy ty już pomyślałeś o tym, żeby może w tym roku, właśnie w roku 2021, wybrać się na rekolekcję? Na jakiś weekend rekolekcyjny albo 5 dni rekolekcyjnych, wziąć urlop po to, żeby wypełnić swoją duszę inaczej, jakąś świeżą wodą, świeżą myślą. Rekolekcje jako jeden z przykładów czegoś, że robię coś innego po to, żeby moja dusza odżyła. A jeśli dusza odżyje, całe życie odżywa. Naprawdę, jest zupełnie inaczej. Nie chcę się uczepiać tego tematu rekolekcji, bo to tylko przykład. Chodzi o coś wiele więcej, tak? Być może nie możesz pojechać na rekolekcję, no to być może twoim wyzwaniem będzie to, że pójdziesz właśnie dzisiaj albo jutro do księgarni i kupisz jakąś naprawdę dobrą pozycję z duchowości, której jeszcze nigdy nie czytałeś. Zaczerpniesz jakąś świeżą myśl, coś, co będzie powodowało, że twoje życie duchowe idzie do przodu, że nie stoi w miejscu, prawda? Że ciągle coś się dzieje. I znowu powtórzę, nie chodzi o to, żeby działy się nie wiadomo jakie rzeczy, ale żeby pragnienie rosło. Pragnienie Boga, pragnienie spotykania się z Nim, pragnienie przeżywania życia w pełni. Być może lektura dobrej książki już ci pomoże, nie? Uwielbiam coś takiego, słuchajcie, od czasu do czasu pomiędzy różnymi fajnymi książkami, które czytamy, które można zdobyć, po prostu przeczytać, warto też chwycić bardzo regularnie po dobrą pozycję z duchowości, która bardzo rozwija, bardzo konkretnie. No i oczywiście jeszcze wiele innych jakichś motywów, tak? Przejść się na jakieś spotkanie konkretne, no może nie teraz, czy posłuchać jakiegoś ciekawego gościa, który mówi ciekawe rzeczy o duchowości, których jeszcze nigdy nie słyszałeś, które coś odnawiają, coś robią innego, nie? Popatrzcie, za każdym razem, czy tu w naszej parafii, czy w każdej innej, próbujemy ciągle jakichś nowych form. Nie po to, żeby ciągle szukać jakichś nowinek, tylko po to, żeby życie duchowe było dynamiczne, żeby coś się działo, nie? Idę do przodu, nie stoję w miejscu. Co zrobisz, aby wpuścić taką świeżą wodę do swojej duszy? Jaki masz pomysł? Bardzo zachęcam, kochani, żeby nad tym dzisiaj pomyśleć. Myślę o tym tutaj orzeźwiony powietrzem na balkonie, ale już mam jakieś wielkie pragnienie też zrobienia czegoś dla swojej duszy. Co ty dzisiaj zrobisz? Co wykombinujesz? O czym pomyślisz, aby twoja dusza uzyskała tą świeżą wodę wypływającą, że tak powiem, spod ołtarza, czyli taką wodę łaski Bożej? Bardzo zapraszam do przemyśleń, do ciekawych pomysłów.
W razie czego dzwońcie i piszcie, zawsze można coś ciekawego doradzić. Kochani, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia znowu, do zobaczenia. Dzięki za wysłuchanie tego dzisiejszego komentarza. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.